Kotociaki. Słodkie kotki. A ja najbardziej. Miau, wow. Piknik. To był piękny dzień, więc mamusia i tatuś postanowili zabrać krakersa, piankę i budynia na piknik. Kotociaki spakowały wszystkie potrzebne rzeczy. Zamierzam zbudować wielki zamek z piasku. Ja zajmę się ekstremalnym czytaniem na świeżym powietrzu. A ja będę biegał dookoła. Spójrzcie na to, ile różnych pyszności do jedzenia. Żaden piknik nie jest piknikiem bez kosza pyszności. Sprawdźmy jeszcze, czy o nikim nie zapomnieliśmy. Krakers i ty, pianko, i budyń. No to pora na piknik. Hurra! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Hej, na piknik już czas, kocha go każdy z nas. O, niech już zacznie się, piknik to fajna rzecz. O, jak tutaj pięknie. No na co jeszcze czekamy? Czas na piknik. O nie, gdzie nasz kosz piknikowy? Być może zapomnieliśmy go zabrać z domu. A może gdzieś się nam zgubił? O nie, tylko nie kosz z pysznościami. Wiem, polecimy rakietą do domu, weźmiemy kosz pyszności i przylecimy z powrotem. To dobry pomysł, ale żadna rakieta nie wyląduje tam, gdzie jest mnóstwo drzew. No to może po prostu zamówimy sobie pizzę, co? Och, pianko, dostawca pizzy nie może przyjechać pod adres gdzieś głęboko w lesie, nie tak daleko od leśnego jeziorka. Ale jestem pewna, że wasz sprytny tatuś zaraz znajdzie rozwiązanie. O, hej, to wędka! Mogę nam złowić coś pysznego! I uratujesz nasz piknik! Kiedy mamusia i pianka szukały gałązek i patyków na ognisko, tatuś, krakers i budyń zajęli się wędkowaniem. Gdzie są ryby, tatusiu? Gdzie, no gdzie? Wędkowanie to sztuka cierpliwości. O! O. Tatuś, krakers i budyń byli bardzo cierpliwi, ale w leśnym jeziorku nie było żadnych ryb. O. Zebraliśmy drewno na ognisko. A my złapaliśmy tylko żabę, która i tak uciekła nam do jeziorka. O. No to może poszukamy czegoś do jedzenia w lesie? Mama ma dobry pomysł. Tatusiu, ty rozpal ognisko, a my poszukamy leśnych grzybów. Super, idziemy! No tak, coś w końcu powinniśmy zjeść. Budyń sprawdzał w swoim przewodniku grzybiarza, które grzyby nadają się do jedzenia, a które są trujące. Spójrz, ile mamy grzybów! Tatusiu, zaczynamy gotowanie. Niestety zapałki zostały w koszu z pysznościami. Surowe grzyby nie nadają się do jedzenia. Podszyjmy o siebie dwa patyki. Tak rozpalano ogień w dawnych czasach. Tak czytałem. Budyniu, to świetny pomysł. Pomóżmy i dmuchajmy razem z tatusiem. Ognisko płonie! Oficjalnie ogłaszam, że nasz piknik rozpoczęty. Piknik nam udał się, chociaż już było źle. O, tak fajnie dziś jest, no więc cieszymy się. Grzyby się już ładnie upiekły, a po nich czas na deser. Jagody, borówki i maliny. Mamusia w tajemnicy nazbierała mnóstwo leśnych owoców. Cudownie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Wbrew wszystkim przeciwnościom piknik się udał. I cała rodzina była bardzo szczęśliwa. Kotociaki! Słodkie kotki! A ja najbardziej! Miau, wow! Wyprawa do leśnej głuszy. Pewnego dnia dziadziuś zabrał kotociaki na spacer do parku. Dzisiaj, moje kotki, będziemy się uczyć, jak poradzić sobie w leśnej głuszy. W leśnej głuszy? Naprawdę? Tak, będę was uczyć, jak poradzić sobie podczas wyprawy na łono natury. Czeka nas wyprawa do leśnej głuszy. Ale fajnie!
Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Wyobraźcie sobie, że jesteśmy w ciemnym lesie pełnym przygód! Zewsząd otacza was niezmierzony gąszcz. No i nie wiecie, jak się wydostać. Na pniach rośnie mech, wskazuje, gdzie jest północ. A strona, gdzie mchu nie ma, to będzie południe. Zawsze o tym pamiętajcie, a nigdy nie zgubicie drogi. I tak się nie zgubimy. Przecież wszędzie są znaki informacyjne. A z takiego liścia można sobie zrobić kubeczek. Przyda się do zaczerpnięcia wody albo zebrania jedzenia. Albo można kupić sok i batonik w sklepiku. O, to jest pomysł. Kupmy sobie jakieś przekąski. O nie, nie teraz. Ćwiczymy umiejętności przetrwania. Chodźcie ze mną. I dziadziuś pokazał kotkom, jak być bezpiecznym w lesie. A także jak pozbyć się insektów. Pokazał też, jak zbudować szałas, żeby nie zmoknąć podczas deszczu. A to jest bardzo ważny węzeł. Nigdy was nie zawiedzie, popatrzcie. Dziadku, kiedy w końcu zacznie się nasza obiecana wyprawa do leśnej głuszy? Przecież jesteśmy gotowi na wyprawę. Jesteście tego pewni? No dobrze. Widzicie tę wyspę, kochane kotki? To właśnie tam się wybierzemy. Hurra! Kotociaki spakowały ze sobą wszystko, co według nich było potrzebne na wyprawę, czyli ciasteczka i sok. O, spójrzcie na mech. To znak, że jesteśmy na północnej stronie wyspy. Chodźcie, sprawdzimy, co jest po drugiej stronie wyspy. Chodźcie, wrócimy do łódki po coś pysznego do jedzenia, dobrze? Okazało się, że kotki nie przywiązały łódki do drzewa tak, jak dziadziuś im pokazywał. O nie! Już na zawsze zostaniemy na tej wyspie i co teraz zrobimy? Nie martwcie się, moje kotki. Mamusia i tatuś niedługo przyjadą, żeby nam pomóc. O, ale obawiam się, że zaraz zacznie padać. No to musimy zrobić szałas! Zrobiłem się głodny. A mnie się chce pić, ale nasze zapasy są na łódce. Możecie pić czystą wodę deszczową. Jak? Mam otworzyć buzię i stanąć na deszczu? Przecież wtedy cały przemoknę. Hej, a ja chyba wiem, co robić. Kotki zapamiętały wszystkie porady, które przekazał im dziadziuś. A kiedy dotarły do brzegu wyspy, czekała na nich miła niespodzianka. Mamusia! Tatuś! Jak nas znaleźliście? Wasz przezorny dziadek wysłał mi wiadomość, żeby odebrać was po północnej części wyspy. O, macie fioletowe usta, to pewnie jest zimne. Ha, wcale nie, to od leśnych jagód, mamusiu. Nie. To była prawdziwa, wspaniała przygoda w leśnej głuszy. Dziadziuś nas nauczył, co mamy robić. I wcale nie potrzebowaliśmy ani ciasteczek, ani soku. A najważniejsze, że było... Wspaniale! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Tego dnia kotki cudownie się bawiły z dziadkiem. Wyprawy do lasu są wspaniałe, jeśli się wie, jak zadbać o własne bezpieczeństwo. Skarb! Pewnego pięknego dnia mama i tata zabrali Krakersa, Piankę i Budynia do babci. Witajcie, moje kochane koteczki! Dobrze cię widzieć, babciu! Pa, pa! Cieszę się, że spędzimy razem cały dzień. Będziemy się razem dobrze bawić. Super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, wow, wii! Nie, nie, nie. Żadnego biegania i skoków. Ale... Przegrzejesz się, spocisz, a potem na pewno się rozchorujesz. Sprawdźmy. Normalna temperatura. Proszę, pobawcie się grzecznie. Muszę jeszcze zrobić coś ważnego w kuchni. Kotki zabrały ze sobą skakankę i zestaw do badmintona,
Ale jak mają ich używać, skoro babcia nie pozwoliła im skakać i biegać? I co teraz zrobimy? Powspinajmy się na drzewa! Dobry pomysł! Nie, 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 niebezpiecznie! Nie wspinamy się na drzewa! Możesz się poślizgnąć na gałęzi, albo głowa ci utknie w dziupli, albo spadniesz! To niebezpieczne! Najlepiej siedźcie spokojnie! Jak mamy się dzisiaj bawić, skoro nie wolno nam niczego robić? Ha? Mam pomysł! Pograjmy w rzucanie żołędziami w drzewo! Brzmi fajnie! Ja zaczynam! A, patrzcie, jak leci! Nie, to niebezpieczne! Proszę nie rzucać żołędziami! A co jeśli któryś się odbije od pnia i uderzy cię w nosek? To w jaki sposób mamy się bawić? Mam pomysł na bezpieczną grę. Schowajmy gdzieś skrzynię skarbów, a babcia spróbuje ją znaleźć. To wygląda na miłą, bezpieczną grę. Kiedy skarb zostanie ukryty, kotki będą pomagać babci słowami ciepło-zimno, aż uda się jej odnaleźć skrzynię. Tylko gdzie ją ukryją? Tam! Tam! Wiem, w tych krzakach! Gotowi, babciu! I babcia zaczęła szukać ukrytego skarbu. Coraz cieplej! Zimno! Co? Zimno wam? To może oznaczać gorączkę? Babciu, to tylko część naszej zabawy. Nie mówimy o temperaturze. Zimno oznacza, że jesteś daleko od skarbu. Zimno, babciu! Lodowato! O! O, teraz naprawdę mi zimno. Coraz cieplej! Znacznie cieplej! Uwaga, parzy! Odnalazłam wasz skarb. Ale to nie jest nasza skrzynia skarbów. Nasza była niebieska. To jest niesamowite. To moja zaginiona skrzynia skarbów. Kiedy sama byłam małym kotkiem, schowałam do niej moje ulubione rzeczy. O, babciu, pamiętasz, jak sama byłaś małym kotkiem? Jasne. Badminton był wtedy moją ulubioną rozrywką. I przyznaję, byłam w tym naprawdę dobra. A z tą skakanką praktycznie się nie rozstawałam. Wow! Babcia grała w różne gry i nie martwiła się, że zachoruje. A te żołędzie rosły na samym czubku drzewa, o którym mówiono, że jest nie do zdobycia, a ja się na nie wspięłam. Ale moją najbardziej ulubioną zabawą było strzelanie z łuku. A co jeśli któraś ze strzał odbije się i trafi cię w nos? Strzały miały przyssawki, więc nawet jeśli uderzyły mnie w nosek, nic mi się nie mogło stać. O, to dzwonek w piekarniku. Muszę wyjąć moje wypieki. Okazało się, że babcia jest naprawdę fajna. To dlaczego nie pozwala nam się normalnie bawić? Czeka nas mnóstwo zabawy, ale najpierw spróbujcie moich ciasteczek, by nabrać energii. Babcia upiekła złote ciasteczka i wypełniła nimi skrzynię skarbów aż po brzegi. Babciu, jesteś najlepszym skarbem na całym świecie. A wy jesteście moimi skarbami. Kto się chce nauczyć strzelania strzałami z łuku? O, ale fajnie! Odnalezienie skarbów z dzieciństwa przypomniało babci, jak to jest być dzieckiem. Dlatego przez resztę dnia biegała, skakała, śmiała się i bawiła ze swoimi kocimi wnuczętami. Poczta! Pewnego pięknego poranka znajomy pan kot listonosz dostarczał listy i paczki swoją furgonetką. Ale coś poszło nie tak. Hej! Stop! O nie! Kilka osób nie otrzyma paczki, na które czekają. A na pewno nie mogą się ich już doczekać. Hej, a może we trójkę doręczymy te paczki? Zawsze uważałem, że bycie listonoszem jest fajne. Będziemy listonoszami! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Niestety woda rozmyła adresy odbiorców paczek. Skąd kotociaki dowiedzą się, do kogo doręczyć przesyłki? Mam bardzo dobry pomysł. Możemy zgadnąć, kto jest odbiorcą przesyłki na podstawie wyglądu pudełek. To jest bardzo ładne pudełko, przewiązane wstążką i ma kokardę. Kto lubi ładne rzeczy? Babeczka! Ojejku, jakie to śliczne! A to pudełko wygląda, jakby w środku był sweter. Na pewno jest dla Borysa, bo on zawsze łatwo się przeziębia. O, psiu!
W tym pudełku jest czarny parasol. A wiecie, kto z nas lubi czarny kolor? Oczywiście Kleks! Ale dla kogo będzie ta ostatnia przesyłka? Może to śrubki i zębatki dla Dartka? A może kosmiczne gadżety dla Lukra? Na razie odłóżmy to tajemnicze pudełko na bok. Dostarczmy pozostałe, dobrze? Kotociaki najpierw dostarczyły przesyłkę dla Kleksa. Okazało się jednak, że nie był to parasol, tylko tablet. I był bardzo, bardzo nieczarny. O, różowy! Ble! Kolejnym przystankiem był dom Borysa, któremu wręczyły przesyłkę ze swetrem. O nie, to nie jest czapka, którą zamówiłem. Miała być tęczowa i z dzwoneczkami. A babeczka otrzymała przesyłkę z piękną wstążką i kokardką. Co to jest? Wyglądam jak namiot cyrkowy. Teraz musimy zgadnąć, do kogo dostarczyć ostatnią paczkę. Hej, chwila! Ja nie zamawiałam tej śmiesznej czapki klauna. Zamawiałam różowy tablet. Kto w takim razie mógł zamówić czapkę klauna? Znamy tego, kto lubi klauny, prawda? To przesyłka dla Borysa. O, nareszcie coś, co zamawiałem. Wyglądam teraz jak prawdziwy klaun, prawda? Żaden klaun nigdy nie ubrałby się na czarno. Za to Kleks kocha ten kolor. Hurra! Mój sweter! Miły i mroczny. Kleksiku, do twarzy ci w nim. A to musi być różowy tablet, na który czekała babeczka. Ojej, jaki on śliczny! Kotociaki dostarczyły wszystkie przesyłki do właściwych odbiorców. Z wyjątkiem tajemniczego pudełka. Sprawdźmy, co jest w środku. Wtedy zgadniemy, dla kogo to jest. Przecież nie wolno zaglądać do cudzych przesyłek. To jak sobie poradzimy? Jestem zmęczony noszeniem tego pudełka. Na szczęście pojawił się pan kot listonosz. Och, pianko, krakersie, budyniu. Kilka przesyłek wypadło z mojej furgonetki. Nie znaleźliście ich może? O, jedna z tych przesyłek. Znaleźliśmy zgubione paczki. I dostarczyliśmy je do właściwych odbiorców. Och, bardzo wam dziękuję. Już się zaczynałem martwić, że zaginęły na dobre. Ale nie wiemy, do kogo dostarczyć tę ostatnią paczkę. Jeśli adres się rozmazał, sprawdzimy numer przesyłki. Jej numer to 125. I tu mamy adres. Trzeba ją szybko dostarczyć. Hurra! To już tutaj. O, ale przecież to nasz dom. Tak, nie da się ukryć. Tu dostarczymy ostatnią paczkę. Panie listonoszu, czyli dostarczyliśmy tę paczkę do siebie? Jesteśmy listonoszami! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Tajemniczą przesyłką okazały się prezenty od babci kotków. Jak miło! Kotociaki bardzo się cieszyły, że dostarczyły zamówione przedmioty zarówno swoim przyjaciołom, jak i sobie. Pierwszy lot samolotem. Pewnego poranka mamusia i tatuś ogłosili fantastyczną wiadomość. Kochani, jutro wyjeżdżamy na rodzinne wakacje. A najważniejsze, że na miejsce polecimy samolotem. Samolotem? Naprawdę? Ojejku, nigdy nie byliśmy na pokładzie samolotu. A jak się tam dostaniemy? Najpierw całą rodziną pojedziemy na lotnisko. Lotnisko to taki duży dom, w którym mieszkają samoloty. Potem oddamy nasze bagaże. Puszczaj! A potem sprawdzą nam bilety. Raz, dwa, trzy, cztery, a piąta osoba? Pięć! Potem wejdziemy na pokład, wystartujemy i będziemy lecieć wysoko nad chmurami! Aż nad chmurami? Naprawdę tak wysoko? Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Następnego dnia mamusia, tatuś i kotociaki wybrali się taksówką na lotnisko. Chodźcie, nie możemy spóźnić się na samolot, inaczej odleci bez nas. A, naprawdę? Najpierw opakujemy folią nasze bagaże. Nie zniszczą się podczas transportu. Duże bagaże polecą w luku bagażowym. Budysiu, nie. A teraz dowiemy się, gdzie będziemy siedzieć. Ja chcę miejsce przy oknie. Ja wolę bezpieczne miejsce na kanapie w naszym domku.
Już wiemy. Budyń będzie siedział z Krakersem i Pianką. A ta maszyna pokazuje, co jest w naszych bagażach. Sprawdza, czy nie ma płynów, bo nie wolno ich zabierać na pokład. Naprawdę? O! Nie możesz wziąć tej butelki na pokład. O, w takim razie muszę zostać. Możesz wypić wodę tutaj i potem pójść do samolotu. Szybciej, bo się spóźnimy. Świetnie, chodźmy wreszcie. Zaraz. Muszę teraz iść do toalety. Uwaga, pasażerowie, Kraker, Pianka, Budyń i ich rodzice, proszeni są o pilne wejście na pokład. Nareszcie. Szybciej. Zaczekajcie na nas. Nie chcę latać nad chmurami. Zostawcie mnie, lećcie sami. Nie chcesz lecieć na wakacje? Nie, no chcę, ale ja się boję latać. Mam w takim razie pomysł. Budyniu, co zawsze robimy, kiedy któryś z nas się czegoś bardzo boi? Krzyczymy pomocy, pomocy, pomocy? Nie, zamykamy oczy. I potem się już aż tak nie boimy, prawda? Pianka i Krakers pomogli Budyniowi wejść na pokład i zająć miejsce tak, by nie musiał otwierać oczu. Jesteśmy niesamowicie wysoko. Chmury są takie puszyste i takie magiczne. O? Ojej, to wcale nie jest straszne. Tak naprawdę jest fajne. Za chwilę podamy przekąski i napoje, a w międzyczasie mogę wam zaproponować ciekawe czasopisma albo komiksy. Kto by się spodziewał? Nie mogę uwierzyć, że tak się bałem. Latanie jest takie fajne. Miau-wau, 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 miau-wau. Będziemy lecieć wysoko nad chmurami. Tak, skarbie, bardzo wysoko. Czy mogę coś państwu podać? Mąż musi mieć przez cały czas zamknięte oczy. Nie lubi latania. A, rozumiem. Będzie dobrze. Tylko proszę, nie puszczaj mojej łapki. Kotociaki świetnie się bawiły na pokładzie prawdziwego samolotu, a bardzo dzielny Budyń już nigdy więcej nie bał się latania. Kotki nurkują. Pewnego dnia tatuś zabrał kotociaki w odwiedziny do dziadka, który mieszka w latarni morskiej. Witajcie, kochane kotki. Cześć, dziadku. Tato. Witaj, syneczku. Możesz już jechać do pracy. Nasza czwórka będzie się świetnie bawić. Ale fajnie. Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Ocean jest dzisiaj bardzo spokojny. To świetna wiadomość, bo będziemy mogli popływać pod wodą. O czym dziadek mówi? Mamy pływać pod wodą? Nigdzie tu nie widzę łodzi podwodnej. Hej, to co, jesteście gotowi, kochani? Pora na nurkowanie. Pora na co, dziadku? Nurkowanie. Będziemy dzisiaj wspólnie pływać pod wodą. Ale dziadku, jak my będziemy oddychać? Dostaniecie ode mnie specjalne pojemniki z powietrzem. Ale dziadku, jak będziemy widzieć pod wodą? Dzięki specjalnym podwodnym maskom. A co z przemieszczaniem się? Spokojnie, dostaniecie ode mnie płetwy. A oprócz tego fajne piankowe kombinezony. Widzę, że nurkowanie wymaga wielu rzeczy. A po co się w ogóle pływa pod wodą? Tam na pewno jest bardzo mokro, prawda? Będziemy szukać pięknej, drogocennej, wyjątkowej muszli w pobliżu tamtych skał. Ostatni jest zmokłym kłaczkiem. Kociaki, czekam na was. Naprzód! Pod wodą kotki czuły się lekkie, niczym małe kocie piórka. Morski potwór ugryzł mnie w ogonek. Budyniu, to tylko mały krabik. Nie jest straszny, nie panikuj. Nie, dziadku, wystarczy mi już tego nurkowania. Wiesz co, Budyniu, nie zostawię cię tutaj samego.
Ja też nie. Jeśli będę pod wodą, to się nie opalę. No, jak chcecie. W takim razie sam poszukam tej pięknej, tajemniczej morskiej muszli. Kotociaki pożyczyły lornetkę dziadka, żeby rozejrzeć się po okolicy. Ojej, przez lornetkę doskonale widać góry, a nawet ptaszki. Chcę zobaczyć. Ja też. Nie, ja. Nie ma mowy. Jeszcze oglądam. O nie, dziadek będzie na nas zły. Mam naprawdę dobry pomysł. Zanurkujmy i znajdźmy lornetkę. Haha, faktycznie dobry pomysł. Wskakujcie. Dziadek cały czas obserwował kotociaki i był zadowolony, że jego wnuczkowie w końcu zrozumieli, że nurkowanie jest naprawdę fajne. I co, kotki, spodobało wam się nurkowanie? No pewnie. Zobacz, co znaleźliśmy. Dziadku, a ja odkryłem niesamowity skarb. A ja znalazłam tę piękną muszelkę. O, to dokładnie taka muszelka, jaką miałem nadzieję znaleźć. To chyba ja powinienem się uczyć nurkowania od was. Hej, dziadku, a właściwie po co szukałeś takiej muszli? Do czego ona służy? Widzisz, w tej muszli możesz usłyszeć szum wszystkich mórz. Jest cudowny. Proszę, przyłóż do ucha. Nurkowanie nie jest łatwe, ale kotociaki zrozumiały, że jeśli ktoś chce się czegoś naprawdę nauczyć, to się nauczy. Koci cyrk! Pewnego dnia kotki i ich przyjaciele postanowiły założyć własny cyrk. Ja będę wykonywać triki na rowerze. A ja będę chodzić po linie. Ja będę klaunem. A ja zostanę żonglerem. A ja magikiem. A ja będę akrobatką, która chodzi po linie. Ale Pianko, babeczka już się do tego zgłosiła. Przecież we dwie nie możecie chodzić po linie. Będziecie sobie tylko przeszkadzać. Co w takim razie mam robić? Pianko, możesz być na przykład asystentką magika. Nie, Keksik uwielbia wszystkich straszyć. Nie chcę się bez przerwy bać, że za chwilę wyciągnę coś okropnego z jego kapelusza. Zaraz, wiem, kogo nam brakuje. Tresera zwierząt! O, super, to będzie moja rola. Przygotujmy się do występów. Dzisiejsze przedstawienie będzie... Wspaniałe! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Na początek muszę sobie znaleźć jakieś dzikie zwierzę do tresowania. Hej! Skacz przez obręcz! Ale ptaszek był zbyt zajęty. Hej, skacz! Kret się od razu przestraszył, a ślimak był zbyt leniwy. Proszę cię, ślimaku, skacz przez obręcz! Proszę, widzę, że wasz trening idzie pełną parą. Nie nadaje się do tresowania zwierząt. Zupełnie nic mi nie idzie, tatusiu. A może poćwiczysz ze mną? Co ty na to? Tatuś założył puchaty kaptur od swojej zimowej kurtki i zmienił się w dzikiego lwa. Hop i hop! Śmiało, przeskocz przez obręcz, tatusiu lwie! Lwie, skacz! Powiedz, dlaczego mnie nie słuchasz? Jestem twoją treserką. Nie ignoruj mnie! Jeśli nie będziesz mnie słuchać, wyślę cię za karę do kąta! Hej! Bez ciebie mój występ nie wyjdzie! O! O!
czyżbyśmy mieli tu dzikie zwierzę? Chyba trochę zbyt dzikie. Zamiast mnie słuchać, ucieka ode mnie. Może spróbuj najpierw się z nim zaprzyjaźnić. Ale jak? Przecież on mnie w ogóle nie rozumie. Wiesz, córeczko, jestem przekonana, że zrozumie język miłości i dobroci. Już wiem, skoro dzikie zwierzę zrozumie dobroć i miłość, pokażę mu, że je kocham. I... hop! Potraktowany z czułością, tatuś lew zaczął wykonywać sztuczki i wkrótce był gotowy, aby zaprezentować je przed publicznością. I hop! Dziękujemy wam wszystkim za brawa! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! I tak właśnie Pianka przekonała się, że najłatwiej jest kogoś czegoś nauczyć, traktując tę osobę z miłością i dobrocią. Grająca kartka urodzinowa! Nadeszły urodziny taty, a małe kotki zastanawiały się, jaki prezent mu podarować. Wiem, mamusiu, dajmy tacie rower. Będzie mógł jeździć do pracy po korkach zamiast w korkach. Wspaniały pomysł, ale pamiętaj, że wasz kochany uroczy tatuś to... gapcio. Fakt. To może dajmy mu helikopter. Budyniu, to bardzo dobry pomysł, ale powietrze nad korkami jest brudne od spalin. Już wiem, damy mu rakietę. Będzie nią latał wyżej nad brudnym powietrzem. Ale jak znam waszego tatę, pewnie ugrzęźnie gdzieś w marsjańskim korku. No to co my mu damy na urodziny? Jest jedna rzecz, o której tatuś zawsze skrycie marzył. A? O czym tata marzył? O grającej kartce, która gra piękną melodię za każdym razem, gdy się ją otworzy. To jest pomysł! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! W sklepie było całe mnóstwo grających kartek. Jak kotki miały wybrać tę właściwą? Kartka z tortem urodzinowym, która gra urodzinową melodię, jest idealna. Kotociaki też uważały, że jest idealna. Chcę jej posłuchać jeszcze raz. Też chcę posłuchać. Jeszcze tylko raz. Więc kotki posłuchały melodii jeszcze raz, a potem jeszcze raz i jeszcze raz. A potem ciężko było policzyć następne razy. A kotki słuchały i słuchały i słuchały i słuchały. Hej, co się stało? Baterie nie mogły się jeszcze wyczerpać. Może nasza kartka się zmęczyła. Albo zapomniała swojej melodii. Spróbuję odświeżyć jej pamięć. Nie, ona się rozleniwiła. Chcesz popsuć urodziny naszego tatusia? Zagraj nam jak trzeba! O nie, teraz się na nas obraziła. Mamo! Kartka urodzinowa nie chce już grać. Jej baterie się całkowicie wyczerpały. Czyżby ktoś słuchał jej melodii wiele razy? Ostrzegałem was przed tym. Sam ciągle jej słuchałeś. Ale ty jej słuchałeś więcej razy. Wcale nie! I co my teraz damy tatusiowi na urodziny? Tatuś wrócił do domu z pracy, niosąc ze sobą pudełko pełne łakoci. Wyprodukowano je w fabryce, w której pracuje. Wiem, co zrobimy. Chodźcie! Kotki wpadły na pomysł. Pomyślały, że najlepszym prezentem będzie taki, który przygotuje się samemu. Tatusiu! Pianka, Budyń, Krakers, hej, dzieciaki! Zrobiliśmy to na twoje urodziny!
rodziny. Ponieważ kochamy cię. Kochamy bardziej niż kogokolwiek na świecie. Bardzo wam dziękuję. Jaka ona jest śliczna. Zawsze marzyłem o grającej kartce. To najlepsza grająca kartka na świecie i najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek dostałem. Ale szkoda, że nasza kartka nie może sama zagrać tej melodii. Ależ może. Mamusia nagrała graną przez dzieci melodię na swoim telefonie. Miau-wau, 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 miau-wau! Tatuś dostał wymarzony prezent urodzinowy. Bo czy może być coś lepszego niż muzyka, tort i rodzina? Magiczna różdżka pianki. Pewnego dnia Crackers i Budyń zrobili okropny bałagan w pokoju kotków. Co za bałagan! Macie natychmiast pozbierać moje lalki i inne zabawki, jasne? Pianko, nie możesz nam rozkazywać. Nie zrobimy tego i tyle. Prawda, Budyniu? Tak. Proszę bardzo. W takim razie użyję mojej magicznej różdżki i zamienię was obydwu w żabki. Ej, czy to jest prawdziwa magiczna różdżka? Ha, ta akurat. Udowodnij nam, że jest magiczna i posprzątaj nią bałagan. No dobrze. Zamknijcie oczy, a ja użyję magii. Magiczna różdżko, posprzątaj tu ślicznie. Sprytna pianka postanowiła zrobić kawał braciom i udawała, że jej różdżka jest naprawdę magiczna. Zaklęcie podziałało. Sami zobaczcie. Nie mogę uwierzyć. To jest prawdziwa magiczna różdżka. Może spełnić każde marzenie. Ale fajnie. Miau-wau, 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 miau-wau. Hej, ta różdżka nie należy do was. I jeśli nie wyjdziecie ze mną, żeby mnie pochuśtać na huśtawce, to ja zamienię was w żabki. No i Crackers i Budyń musieli huśtać piankę na huśtawce. Się porobiło. Teraz musimy robić wszystko, co ona nam każe, bo jeśli się na nas zezłości... Domagam się herbaty. Ja nie chcę być żabką. Ja też nie. Musimy coś zrobić, żeby zabrać jej tę różdżkę. Hej! Oddajcie mi moją różdżkę, bo was pozamieniam w żabki! To ja ciebie w coś zamienię. Zmień piankę w żabkę teraz! Bądź żabką! Nie działa! Może musimy zamknąć oczy, tak jak wtedy, w pokoju? No dobrze. Teraz to już na pewno zamieni nas w żabki. Musimy poskarżyć się mamie. Hej, nie! Stójcie! Crackers? Jak własna siostra mogła cię zamienić w żabkę? Mamusiu! Budyniu, stój! Mamusiu, pianka zamieniła Crackersa w żabkę przy pomocy różdżki. Patrz, co zrobiłaś naszemu bratu. Ale jak to możliwe? Crackersie, bardzo cię przepraszam. Tutaj jest moja czapeczka. Bałem się, że zgubiłem ją w krzakach. Crackers! A więc tu jest mój drugi drut. Szukałam go, bo chciałam dokończyć sweter. To znaczy, że to tylko drut do robienia swetrów z włóczki, a nie magiczna różdżka? No tak. Chciałam tylko was przestraszyć, bo nie chcieliście posprzątać naszego pokoju. Bo zamiast poprosić, rozkazywałaś nam. Co ja słyszę? Pianko, jeśli chcesz, by twoi bracia coś zrobili, kochanie, to istnieje magiczne zaklęcie, którego musisz użyć. A brzmi ono proszę. I naprawdę jest magiczne? Budyniu, proszę, podaj mi tę żabkę, mój braciszku. Proszę, siostrzyczko. Dziękuję. Crackersie, czy mógłbyś otworzyć mi drzwi, proszę? Tak, nie ma sprawy. Robienie czegoś dla innych jest fajne, kiedy słyszy się to słowo. Więc może naprawdę jest magiczne?
Oczywiście. I o wiele bardziej przydatne niż różdżka. Super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Krakersie, mógłbyś mnie popchnąć? Bardzo proszę. Oczywiście, Budyniu. Krakersie, Budyniu, moglibyście kręcić moją skakanką? Bardzo, bardzo was proszę. Pewnie, że tak. Magiczne różdżki istnieją tylko w bajkach. Ale kotociaki dowiedziały się, że magiczne słowo proszę potrafi bardzo wiele wyczarować. Sylwester! Nadszedł Sylwester i cała rodzina przygotowywała się do świętowania. Kociaki, dzisiaj nie musicie kłaść się do łóżka o 9:00. Możecie zaczekać do północy i świętować nowy rok. Dziś zobaczycie na własne oczy, jak dorośli bawią się w Sylwestra. Hurra! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Możemy nie kłaść się aż do północy. Sylwester jest super. Nowy rok przyjdzie, gdy dwie wskazówki spotkają się na górze. W takim razie musimy trochę zaczekać. I 5 minut później. Ile jeszcze do nowego roku? Trochę się już nudzę. W takim razie poróbmy coś. Pomóżmy mamie. Mamo! Mamo! Mamusiu, chcielibyśmy ci pomóc. Dziękuję, moje kochane skarby, ale poradzę sobie. No to chodźmy pomóc tacie. Tatusiu, potrzebujesz pomocy? Dzięki, moje kociaki. Muszę rozstawić sztuczne ognie na podwórku. Ojej! To nie jest zadanie dla małych kociąt, przykro mi. A może pooglądamy telewizję? Zobaczycie, wtedy czas tam bardzo szybko minie. O, nasz ulubiony program o piratach! Super! Wkrótce wybiła 21:00. Hej, nie ma spania! To wszystko wina telewizora. Nie! Właśnie wybiła 9:00, a o tej porze zwykle śpimy. Ale jeśli zasnę, ominie mnie najlepsze. Słuchajcie, powinniśmy nosić wiadra z wodą na głowie. Z wodą na głowie nigdy przenigdy nie zaśniemy. Tak? A co jeśli nam spadną? Nie chcemy przecież zmoknąć w nowy rok, bo jeśli ten dzień będzie pachowy, to cały rok będzie taki sam. Wiecie co? Powinniśmy wyjść na zewnątrz. Tam jest za zimno, żeby zasnąć. Jak przywitamy nowy rok, jeśli utkniemy w bryle lodu? Wpadłam na świetny pomysł. Zapakujmy prezenty, które przygotowaliśmy przyjaciołom z okazji nowego roku. Dzięki temu na pewno nie zaśniemy. Pakowanie prezentów może być naprawdę ekscytujące, ale potrafi też nieźle zmęczyć. Pianko, Krakersie, Budyniu, już niedługo wybije północ. O! Spójrz, kochanie, jakie słodkie noworoczne prezenty. Nie budźmy ich, niech się wyśpią. Trochę szkoda, prawda? Ale nic się nie stało. W przyszłym roku poświętujemy z nimi Sylwestra. O! Okazało się, że Pianka nastawiła budzik, żeby nie przespać nowego roku. Dzień dobry, kochani. O nie, przespaliśmy nadejście nowego roku? Nie, skarbie, do północy zostało jeszcze pół godziny. Po takiej drzemce mogę świętować. 5, 4, 3, 2, 1. Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Przyjaciele kotociaków także witali nowy rok. Szczęśliwego nowego roku! I kotki wymieniły się noworocznymi prezentami. Nasz tato przygotował pokaz fajerwerków! Pierwszy dorosły Sylwester kotków obfitował w radość. Hurra! Fajerwerki i zabawę z przyjaciółmi.
i nikomu wcale nie chciało się spać. Wersja polska na zlecenie Nickelodeon. Polska Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Tłumaczenie i dialogi Anna Wysocka. Nagranie i montaż Paweł Siwiec. Zgranie Barbara Jelińska. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pontek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Izabela Bukowska-Hondzyńska, Aleksander Mikołajczak i inni.